Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Tym razem z kolegą Robsonem. Robson, siema. Siema. I co dzisiaj robimy, powiedz mi? Łapiemy karpia. Co? Łapiemy karpia, widzicie, drodzy widzowie. I dzisiejszy wypad, tak Robek powiedział, łapiemy. Łowimy. O, dobrze, że się poprawił. Łowimy karpia, bo łapie się pchły, a ryby się łowi. Więc, drodzy Państwo, zaczynamy. Suche dniów, na tą chwilę jest godzina 16.01, poniedziałek 10 sierpnia 2020 roku pańskiego. I dzisiaj łowimy karpia. A czy wejdzie nam karp w nocy? Zobaczycie to sami. Więc zostańcie z nami, woda PZW nie inaczej, no kill. Ostatni może rok już nie będę się powtarzał. Więc trzeba to wykorzystać i złowić coś fajnego z tej wody. Miejscówka wolna, wieje, jest ciepło, wieje, a my właśnie przyjechaliśmy i rozkładamy sprzęty. Ja rozkładam już się na nocne wędkowanie. Stolik rozrabiam zaraz zanętę jakąś. Trzy wędki. Jedna będzie na tkającą szczytówkę, w razie co jak nie będzie brało na robactwo, które tu mamy, czerwone robaki. Białe robaki pinka, to jest pod gającą szczytówkę, no i w nocy, pod wieczór, z rana na cukiereczki, na moje ulubione, czyli kolorowe przynęty, za zielonym, złotym, zielonym książem, jak go wołali, tak go wołali, czyli za linem, karpiem, dużym karasiem, zdręgą dużą. A co nam przyniesie dzisiejszy wypad, zobaczycie to, więc zostańcie ze mną. Jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, wszyscy razem, bajecznie. Rozkładamy sprzęty i pomału będziemy rozrabiać zanętę, podpórki, sygnalizatory, brań, wszystko pomalutku, powolutku na naszej miejscówce. Najpierw rozrobimy mieszankę trochę białego peleciku. Skarpety to na noc. I teraz dalej. Trochę kryla, dwójeczki. I teraz to wszystko zalejemy wodą. Na druga mieszanka to zaraz zdziałamy na płoć. Ryba. Dobrze, pomału. Mieszankę, pelety. Przygotujemy najpierw, jak dochodzi nam zanęta, peleciki pod metodę. I rozkładamy sygnalizatory brań. Budujemy zestawy na wędkach pod metodę. No i pomału się rozkładamy. No i fajnie, że jest wolne. Posiedzimy gdzieś do 9-10. jutrzejszego dnia i zobaczymy, co nam noc przyniesie, pomalutku, powolutku, tak aby to wszystko ręce i nogi miało na naszej miejscówce. Robek, trzeba wpisać ten, bo tu sprawdzają kartę, wpisz sobie w rejestr. Ja też piszę sobie rejestr i tak to leci. Drodzy Państwo, ja mam różne takie frakcje, więc zobaczymy, co i jak. Tutaj na leszcza z Marcela. Zalejemy to. Niech dochodzi. Resztę przelejemy. Teraz mieszankę kombinowaną taką pod metodę, chyba z trzech firm, ale też rozrobimy na leszcza. To będzie podstawowy zapach. Przy pelecikach i zanęcie.
pomalutku. Okej. Jedno oraz druga mieszanka. Okej. Niech sobie pije. I zaraz za jakieś 2-3 minuty pelet wrzucimy, co jest bardziej wchłonął atraktor, wrzucimy w tą bardziej suchszą zanętę. Czyli to połączymy z tym za jakieś 2-3 minuty. Mam nadzieję, że starczy i to będzie pod metodę, czyli trzy różnej firmy, różnego końcówki zanęt i dwa rodzaje pelecików. To pójdzie pod metodę. Zapach główny z Marcela. Leszcz. Okej. Szybka piłka. Zbudujemy zaraz obydwie, bo z połańca miałem tam koszyki na zestawach, więc musimy koszyki zdjąć i na dwóch korumach. Nie z połańca, przepraszam, z ostatniego wypadu z sandomierza musimy założyć podajniki do metody, tak aby dobrze rzucać w nocy, więc trochę na skośkę. Okej. Tak, to poskręcać wszystko, żeby ręce i nogi wszystko miało tak w nocy, żeby to wszystko nie runęło, więc dlatego głębsze dziury. Mieszanka dochodzi, rozkładamy się i niedługo zbuduję zestawy i będę rynkował mieszankę. Jedna idealnie, druga, peleciki już schną, zaraz dojdą, zobaczcie, rozdzielają się, nie są ciapowate. Końcówka Magmetod Mix, trochę czarnej G5 i trochę płciowej od Marcela. I tak się prezentuje to wszystko. Zobaczcie. Rozdziela się, jest pięknie nieprzemoczony. I zaraz połączymy to z zanętą sypką. Ale najpierw rozłożę podpórki, zbuduję zestawy i zarzucę zestaw w końcu do wody. Więc tak, jeden zestaw już mam. Podajnik Prestona. Tutaj jest ile? 45 gramów. Krótki przypon na plecionce Sufixa. 15 lbs-ów. Bagnecik, mały hak. I na to pójdzie przynęta. Przynętę damy pomarańcz, cukiereczek. I zarzucimy już jedną z wędek. No i przezbroimy drugą wędkę. Wbijemy. Tak, aby nie spadła. Nasz bagnecik. I tak prezentuje się jedna mieszanka. Na drugiej będzie to samo za chwilę. Teraz zaraz to ogarnę. Zobaczymy naszą mieszankę. Wszystkiego po trochu. Tak jak mówiłem, trochę miałem z Sonu Bites, no ale dałem trochę tego, trochę Gold Class. Wszystkiego po trochu. I oto mam kryla, trochę wyszła taka mieszanka. Teraz połączymy, tak jak mówiłem wcześniej. Zobaczcie, nie posklejało się. Ważne, aby osobno były ziarna. W tej pozycji, zobaczcie. I teraz to połączymy. Po
wszystko łączymy z zanętą. Okej. Pieczywka fluo na razie nie będę dawał. Albo dam trochę, aby podkreślić kolor, dlatego że cukiereczki są w lasertowatym kolorze, to więc troszkę dam odrobinkę. Niedużo, niedużo tym razem. Dobrze, jeden zestaw zarzucimy już. Przynęta. Zobaczymy, jak skleja. I tak widzicie. Okej, mamy w tej pozycji. Jest pytkę. Moim zdaniem jedną wędkę już zarzucę. Odległość wyznaczona. Jak stoi, trochę za krótko. Będę musiał 12 długości dać, ale już zarzuciłem, jak stoi sobie. I budujemy drugą z wędek. Tu przełożymy, zrobimy pętelkę i praktycznie mamy zestaw, drodzy Państwo, zbudowany od podstaw. 1, 2. Tak mówię, tak aby to ręce i nogi miało. Odmierzę 21 długości. 21 razy na nocne wędkowanie. 21 razy 3,60. Ok. I teraz łącznik. Okej, w kapturek. I mamy przelotowo. Przelotowo będzie w tej pozycji. Dobrze. Założymy cukiereczkę, tylko zmienimy. Ale najpierw odmierzę odległość. 21 długości. 11 długości razy 3,60. Jedna wymierzona, tak żeby obydwie były na tej samej długości, drodzy Państwo, z tego względu, że wędkujemy do nocy. Twarda jest ziemia, twarda, bo sucho nie pada, więc ciężko bić kijki, ale odmierzone. I zrzucamy drugiego sprzęta. Ok. Tylko ten stary cukiereczek musimy założyć coś nowego. Założymy żółty. Kolega Rafał przyjechał, posiedzi z nami przez chwilę. Zajęliśmy mu miejscówkę, posiedzi do wieczora i wędkujemy we trzech, a później z Robertem we dwóch zostajemy na noc. No i zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest w tej pozycji. Okej. Okej. A ja sobie będę łowił na to. Na co? No jest z nami Rafał. Rafał się ma, przyjechał z nami na kilka godzin wędkowania. Nie. Nie nagrywam, mówię i odmierzam długość. A ty jak chcesz, stawiaj do góry czy na dół? No, może blisko. No. Nie wziąłem żadnego tego. Ale ode mnie masz towar, wszystko. Pikę, czerwone mam, robaki. To było zamrożone. Zanętę mam, to nic nie musisz brać. Zobaczymy, ściągnąłem jedną metodę. Zobaczymy, czy tak jak ostatnio. Ryba co rzut skubie na koszyczek. Odległość wymierzona. I tak mówię, koszykiem trochę towaru poślemy tam, aby podnęcić sobie, też jest 11 długości.
tylko mieszanka z peletami pod metodę. Kilka koszyków rzucimy i przy okazji zobaczymy, czy ta drobizna dalej bierze co rzut. Tylko założę pinkę. Tak? Nie, ale nie brałem do nęcenia nic. Założymy robaczki. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pamiętacie ostatnio z filmu, jak brały, więc zobaczymy. Tak mówię, kilka koszyków rzucę tak na odległości tej, co będę łowił w nocy. Akurat tam podsypę trochę tego towaru, czyli peleciki i mieszanka do peletów. Ok, stawiamy. Ryba. Ale nic się nie zmieniło. Chodź zobaczysz, Rafał. No chodź zobaczysz. To ci pokażę. Tylko nagrywam, Rafałku, wiesz. Żebyś nie... Nie chcę ci coś pokazać, bo tak łowiłem, a później bonusik. Patrzcie. Rzucam, Rafał. I kija w ręku trzymam, pa! Zobacz, Rafał! Już jest ryba! Widziałeś to? No to ani nie wierzysz, bo tu tak się łowi! Patrzcie, Rafał, a i zobacz, bo widziałeś jak rzucałem? Spadło! Na pinkę! No to weź moją! Dobra, podnęcimy kilka koszyków. No i takie wędkowanie z ręki. Na czuja. Tak. Trzymam w ręku. I już jest. I siedzi. Dobra, taka jakaś zabawa jest. Zobaczcie, od razu nęcę sobie miejsce do nocnego wędkowania i łowię rybki. I o to w tym wszystkim chodzi. Dobra. I kolejna zdręga. Z opadu biorą. Z opadu. Najlepiej biorą na drobną pinkę. Cztery sztuki. No i czekam na coś fajnego. Może uda się złowić jakąś fajną rybę na pinkę. No a później tradycyjnie pójdą na noc dwie lutówki na metodę. Jeszcze parę koszyków poprzerzucam, pod nęcę podsypę, ale z opadu najlepiej biorą. Zobaczcie tą klipa, kładę na brzuchu i już jest branie. Zabawa jakaś jest. Ale widzicie jakie ryby. Raz większa, raz mniejsza. Nawet z koszyka
nęta się nie wypukuje. Zabawa jest. Ale tak jak mówię, drodzy Państwo, dlatego tak łowię, aby podsypać sobie zanęci przed mocnym łowieniem tą mieszanką, na którą będę łowił, czyli peleciki i różnego typu zanęty. W koszyku towar jest. I zapadło. Ryba za rybą. Spadła. Teraz bez zanęty rzucimy. Zobaczymy. Bez zanęty. Bez zanęty, widzicie, też daje radę. Rybka za rybką. Ale musimy nęcić, więc mieszanka. Więc mieszanka musi być. Wędkujemy. Że ostatni rzut koszyka i podziękujemy jej już dzisiaj. I obydwie pójdą na metodę. Łowienie z ręki. Już pranie. Trzymam w ręku. Zapadu biorą. Zapadu biorą. Drodzy widzowie, jak się przygapi, to później trzeba chwilę poczekać. Postawię i to będzie ostatnie branie. Już starczy. Ściągnę ten zestaw i założę obydwie z gruntu już na cukiereczki. I zobaczymy. 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 Ok. Więc ubrałem się, rozłożyłem sobie podnóżek, tak aby to wygodnie leżeć sobie. Rozpaliłem przeciwko komarom jakieś kadzidło. No i czekamy, czekamy na pierwsze branie, pierwszą rybkę. Oto z tego dzisiejszego pobytu w Suchedniowie jest pytkę. Skarpety zaraz włożę. Zobaczymy, ile będzie tych komarów dzisiaj. No i czekamy, zobaczymy, co uda się złowić. Kolega Rafał pojechał właśnie. I zobaczymy, zobaczymy, co tutaj w nocy piszczy, pływa. Jeszcze na Suchedniowie tutaj na nocce nie byłem. Zawsze z samego rana, więc pierwsze wędkowanie nocne na Suchedniowie w moim wykonaniu. No i zobaczcie, co przyniesie taki film. Nocka po Sandomierzu. W ostatnim filmie, co przyniesie nam teraz dwa dni później, czyli dzisiaj, wędkowanie na Suchedniowie. Czy będzie jakiś karp? Czy będzie coś fajnego? Zostańcie i zobaczycie to, jak to się prezentuje dalej. Więc jeszcze raz zapraszam i czekamy, co się będzie działo. A to u Roberta, a to u mnie. Więc wędkujemy dalej, dalej, dalej i jest wpyte. Póki jeszcze widno, rozłożymy jakieś sprzęty. Tak, aby sobie w nocy poświetlać miejscówkę, czy
czyli przygotujemy jeden sprzęt. Mamy pod matę. Okej. Ustawimy już. Okej. Jeszcze weźmiemy lampkę. Która będzie nam całą noc oświetlała. Okej. A tutaj do przynęt weźmiemy taką. Ona jest na ruch. To w razie co będziemy mieli oświetlone tu. Ok, dobrze, to tak czy siak przygotowani jesteśmy. Jeszcze mamy do czapki. Tak by wszystko pod ręką było, bo nie wiem, czy tu winno, czy ciemno jest w nocy, ale jeszcze weźmiemy to do przykrycia. Jeszcze mamy czołówkę. To czołóweczkę z Foxa, ale zapalimy ją tak, aby była na dotyk. Na czujnik ruchu. Jest w tej pozycji czujnik ruchu. Ręką włącza się, wyłącza, ręką włącza, wyłącza. To wiecie, jak mamy na czole i sobie drzemiemy, w razie branie, to tylko ręką machniemy i już się zapala. I ręką też wyłączamy na czujnik ruchu. I taka jest czołóweczka najfajniejsza, bo oszczędza nam baterię, powiedzmy. Wyłączone jest, leżymy, nagle jakie wskazanie ręką i już mamy zapalone. Ok, dobrze, ale to włączymy później, jak już się całkowicie ściemni. Dobrze, czekamy, czekamy. Drodzy Państwo, co się będzie działo? Ładnie oświetlone łowisko. Przerzuciłem zestawy na większe czternastki, na jednym pelet, na drugim dumbbells, 14 mm pikatna kiełbasa Sono, a tu na czerwonej ode mnie jest dumbbells XT, też czternastka z Dynamita Weitz. No i czekamy, przerzucone, czekamy, godzina jest
20:43 i czekamy na pierwsze wskazanie, pierwsze branie, ale czy coś będzie, zobaczycie to w dalszej części mojego filmu, więc wędkujemy dalej i jest pytka. Godzina 10, która jest 21:54, jakieś tam podciągnięcie, ale to jakaś drobnica przepływa i na razie czekamy, tak samo u Roberta jak i u mnie, na razie bez ryby z gruntu, więc czekamy i zobaczymy, co będzie dalej się działo. No i czekamy na jakąś w końcu pierwsze branie, odjazd, hol i jakąś rybkę na brzegu. I tak mówię, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc czekamy, czekamy i czekamy. A więc, drodzy widzowie, Robert poszedł po samochód i oto taki Lesio, którego wyholowałem na jego wędkę. Ryba wraca. I tak mówię, idziemy do siebie. U nas na razie nic, jest po północy, parę minut. Robek poszedł do samochodu, a ja na jego wędkę złowiłem tego Lesza. Czekamy, czekamy i czekamy, aż się coś jeszcze wydarzy. No i drodzy widzowie, taki zielony książę, kulka, dumbless. Weź niżej troszkę, co to jest, kryl. Na kryla taki zielony książę po raz pierwszy. Dobrze, wypuszczamy, trzymaj Robson rybkę. Już pomalutku. Myślałem, że karp, wiesz? Daj no. Przyspieć. Zahaczył się tak, że do rana byś nie wyjął. W nocy jest taka robota. Okej. I jeszcze raz, drodzy Państwo, i rybka wraca do wody. Baja. Ale pierwsza ryba z nocy, nieduża, ale cieszy. Więc przerzucamy zestawy i wędkujemy dalej. A więc, drodzy widzowie, druga rybka, przytrzymaj Robson. I taki oto Lesio, który ma 48 masz, zobacz, 48. Oto taka ładna rybka, to samo kryl, odczepiamy, one tak się zaczepiają, poczekaj, pomału, byczku. Tak, poczekaj, peny tu mam. Tylko teraz nie wiem, gdzie mam te peny. Nie, leżą tu. A tu leżą. Już pójdziesz, popłyniesz. I taki, drodzy widzowie, któremu zrobimy jeszcze foteczkę. Jedna fotka.
i rybka wraca. Jeszcze tak. I płyń. Baja. Płyń po kość dorosłego. I wędkujemy dalej. Kolejny leszczyk. Oto taki drugi leszczyk. Taki ze cztery dyszki. Wraca. I może coś w końcu się ruszy. Oby. Więc zobaczymy, co będzie dalej. Przerzucamy zestawy. A więc rano, drodzy widzowie. Bateria wysiadła. Drodzy widzowie, zielony książę, drugi, już rano, szału w nocy nie było, taki linek 40 cm, 48 cm, leszczyk i później następny leszczyk i teraz linek taki mniejszy. Zobaczcie. 33 cm. Więc odhaczamy rybkę i zwracamy jej wolność. I tak to leciało. Wschód słońca nad Suchedniowem. Jest godzina 5:39. No my wędkujemy co jakiś czas jakieś podciągnięcie, ale szału nie ma, tak jak widzieliście przez noc. Był jeden o pierwszej w nocy, przed pierwszą w nocy jeden linek taki ze 40 cm, później leszcz 48 cm. Największy jak na razie 40 cm, leszczyk trzeci. No i teraz linek taki 34 cm. No i te cztery ryby moje do tej pory. Robert, co miałeś? Co? Ile ryb miałeś? Trzy leszcze, tak? Trzy albo cztery leszcze, z tym, że ten jeden pierwszy, co ja mu złowiłem, chyba największy. No i widzicie, tak to leci. Szału nie ma, wędkarzy też nie ma, bo już powinni być. Widzicie, pomału ta woda się kończy, czyli no kill, gdzie ryba powinna być praktycznie, brać być. W końcu co wyjazd, tym bardziej takie łowisko teraz oklepane, jak to się mówi, i co przyjadę tutaj, tym gorzej. Pomyślałem, że przyjadę na noc, może w nocy połowie, bo jeszcze tutaj na noc nie wędkowałem, a tu totalna lipa, jak widzieliście na moim filmie, tylko piękny wschód słońca, zobaczcie sami. Nad suchedniowskim zalewem, zbiornikiem. I tak zobaczymy jeszcze, co uda się złowić, więc wędkujemy dalej, dalej, dalej i zobaczymy, czy coś fajnego się jeszcze trafi.
Robson coś ma. Suszymy i zobaczymy, co jest u Roberta. Ściągaj. Mówi, że coś większego? Książę. No chyba spory, nie? No, daj. A nie, ale zielony książę. Tu jeszcze taki gruźliczek malutki skusił się na naszą przynętę, więc baja. Jeszcze przerzucimy zestaw i czekam, aż wyschnie. Część już zaniosłem. I przerzucamy. Jeszcze i niedługo będziemy kończyć, dlatego że coraz słabiej na tym łowisku. Ale jeszcze poczekamy parę minut i będziemy pomału kończyć. Drodzy Państwo, więc kończymy tą imprezę, dlatego że łabędzie wpływają nam w zestawy i nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. O, małe wpływają w zestawy, ściągają, a starsze łabędzie pilnują tych maluchów i jeszcze na nas harszą, nie? No i drodzy widzowie, szybciutko po nocy zawijamy się do... Tak, robi się niebezpiecznie. Jeszcze Robert posypał chrupki tam przy brzegu, one wyszły, jeszcze harszą na niego. Więc kończymy. Słabo było to, co widzieliście, czyli dwa linki, trzy leszcze złowiłem. Największy, o, teraz tam harszczą na panów. Zobaczcie. Teraz tam harszczą. O, słyszycie? I po prostu wpływają zestawy, nie ma sensu. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Brało to, co brało. Widzieliście coraz gorzej na tej wodzie. No kill, to powinna być ryba. Tu co przyjadę, tym bardziej gorzej jest. I ze względu na to, że liczyłem na nockę z tej wody, że się połowi, a tutaj gorzej niż za dnia. Więc odpuszczę sobie na jakiś czas to łowisko. Będzie trzeba na jakąś inną wodę jechać, PZW, i tam obławiać miejscówki. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze i do następnego. Siema, pyza. Zwijamy sprzęty, jedziemy na Kielce. Więc czas jechać. I tak to, drodzy widzowie, leciało, jak pokazałem. Co zrobić? Posiedzieliśmy w nocy, dobrze, że komary nie gryzły. Było w miarę. I teraz czas poskładać wędki. I zobaczymy za kilka dni, co będzie grane. Może wybiorę się w końcu na jakieś nowe łowisko, co jeszcze nie byłem, ale to zobaczycie już w kolejnym moim filmie. No jeszcze raz dziękuję. Narka. Jedziemy, póki jeszcze nie grzeje tak konkretnie. Do widzenia.